Młodzi polscy żołnierze, po prostu oficerów rosyjskich, się bali. Oni byli cały czas na bani. Miałem dosyć zaawansowanego wiekiem, że tak powiem, tatę, który właśnie był jednym z pancerniaków. On się po prostu wściekał, jak ten serial był w telewizji. Wściekał się zarówno na to, że ta wojna tam jest pokazana w taki sposób oswojony, dosyć sympatyczny, dobry, że ci chłopcy, ci żołnierze tak naprawdę trochę się nią bawią. To jest wszystko w konwencji takiej przygody. Ja byłem tym zafascynowany w ogóle. Oczywiście chciałem zostać żołnierzem, chciałem zostać Jankiem, pancerniakiem, to na 100%. Imponowało mi też to w głowie, tam gdzieś po cichu, że mój ojciec to też tutaj taki właśnie pancerniak. Wtedy nie miałem pojęcia o propagandzie, o tych wszystkich rzeczach. I wściekał się na takie rzeczy, które w tym filmie były pokazywane, a które, z tego co pamiętam, tak jak on mówił, były kompletnie oderwane od rzeczywistości. Tak? Jakieś tam gadanie sobie wewnątrz czołgu po prostu bez tych homofonów było niemożliwe. Tam oni między sobą po prostu porozumiewają się swobodnie. W ogóle tam cały czas, pamiętam, mi powtarzał, ilość osób nie zgadzała się z rodzajem tego czołgu, który jeździł. Wszystko było inaczej. Stosunki z towarzyszami radzieckimi też wyglądały zupełnie inaczej niż w tym filmie, bo w filmie raczej mamy obraz. Rosjanie trochę, może poza tymi oficerami, którzy są tacy poważni i prowadzą niezwykle odpowiedzialne działania na froncie, to tak naprawdę ci pomniejsi żołnierze rosyjscy w tym filmie są przedstawieni trochę jak takie gapy, takie potulne. W sensie Polacy tam wypadają w porównaniu do nich dużo lepiej. Tymczasem w rzeczywistości było odwrotnie. Młodzi polscy żołnierze, po prostu oficerów rosyjskich, się bali. Oni byli cały czas na bani. Tak naprawdę można było w każdym momencie oberwać w łeb. Nie wiadomo było, który z najbliższych kolegów może donieść na NKWD. Także ta sytuacja tutaj wyglądała inaczej i on po prostu się wściekał, był bardzo zły, że ja ten film oglądam.